Grzegorz Kajdanowicz, witam Państwa w niedzielne przedpołudnie. To jest program Ława Polityków, a to moi goście, z którymi przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o wszystkim, co najważniejsze w polskiej polityce w mijającym tygodniu. A zatem przedstawiam Państwu gości. Po mojej lewej stronie Joanna Mucha, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam Szłapka, Nowoczesna. Dzień dobry. Stanisław Cyszka, Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Witam. A po prawej stronie Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie ministrze. Adrian Zandberg, Partia Razem. Dzień dobry. I Jacek Protasiewicz, klub PSL Unia Europejskich Demokratów. Witam. Dzień dobry. Na początek o parlamencie, który przyjął kontrowersyjne ustawy, które przyniosą rewolucję w Sądzie Najwyższym. Prezydent bardzo szybko te ustawy podpisał. Ten projekt, który podpisał pan prezydent, przede wszystkim no, już kolejny raz nowelizuje ustawę, którą stworzył PiS. Czyli co? PiS stworzył bubla prawnego. Jeżeli trzeba 5 razy nowelizować ustawę w tak krótkim okresie. Jeżeli chodzi o prace legislacyjne, duża była dynamika tych prac. Po pogłębionej analizie taka decyzja została podjęta. Decyzja prezydenta jest naprawdę tak bardzo smutna. To jest postać tragikomiczna, komiczna, jeśli chodzi o jego charakter, ale tragiczna dla Polski, bo nie mamy prezydenta. I na początek w tej sprawie pytanie do pana ministra Sellina. Panie ministrze, scenariusz został zrealizowany, system, jak to się mówi, został domknięty. Czy w PiS-ie jest oczekiwanie, że KRS będzie pracował w równie szybko i równie efektywnie z waszego punktu widzenia, jak pracowali parlamentarzyści? Reforma wymiaru sprawiedliwości to nie jest prosta reforma, ona wymaga jednak kilku lat pracy tak naprawdę. Przecież zaczęliśmy ją już w roku 16, w roku ubiegłym ustawy o sądach powszechnych, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, teraz o Sądzie Najwyższym, ale też będą i są zaprojektowane zmiany w dziedzinie sądownictwa powszechnego, usprawniające działanie sądów powszechnych. I to jest jeden z elementów tej reformy. To nie jest ani zakończenie pewnego procesu, ani początek, bo początek już był. Więc tego wymaga sprawne funkcjonowanie państwa. Ta reforma jest konieczna. Opinia publiczna sygnalizowała już od wielu lat, nawet dziesiątków lat, że ten wymiar polskiego państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości, nie działa dobrze. Ludzie bardzo krytycznie ten fragment władzy państwowej zawsze oceniali i oczekiwali od władzy daleko idących reform właśnie tego fragmentu państwa. I więc my to robimy. To była nasza obietnica, to było nasze zobowiązanie wyborcze, a jesteśmy tym zobowiązaniom wierni. I myślę, że z tego też powodu bardzo duża część społeczeństwa docenia naszą władzę i sondaże też wskazują, że właśnie ta dobra ocena jest. Także będziemy w tym konsekwentni i ta reforma Sądu Najwyższego też oczywiście była niezbędna, bo to jest najważniejszy sąd. No właśnie pytam o to, co będzie się w Sądzie Najwyższym pana zdaniem działo w najbliższych dniach albo tygodniach. Mamy bardzo dużo chętnych do obsady stanowisk w Sądzie Najwyższym, bodajże już 130 się zgłosiło różnych osób z szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, więc te wakaty będą, jak sądzę, dosyć szybko wypełnione. Po tej nowelizacji, którą teraz przeprowadziliśmy, jest szansa, że bardzo szybko też uda się wyłonić docelowego, prawdziwego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ już tylko 80 sędziów wystarczy, żeby tego dokonać, żeby rekomendować prezydentowi pewne osoby, spośród których prezydent tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wybierze. Także ten stan tymczasowy, który przy okazji ujawnił, bo myśmy o tym zawsze mówili, nie każdy nam w to wierzył, przy okazji ujawnił, jaką w dużej mierze skamieliną postkomunizmu jest skład sędziowski Sądu Najwyższego, że ten proces będzie zmieniony, że będzie dokończony, ta reforma będzie dokończona. I ta, tak to nazwałem, skamielina też przestanie istnieć. Pani poseł, przepraszam. Jedno prawdziwe zdanie. Mamy wielu chętnych do obsady stanowisk. Tak? Myślę, że to było kluczowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Pan też jakieś stanowisko pełni, każdy z nas jakieś stanowisko pełni. Jeżeli pan się na to pojęcie obraża, to pana problem. Pan wie, że to nie chodzi o żadne czyszczenie Sądu Najwyższego z postkomunizmu, bo w 90 roku
80% sędziów Sądu Najwyższego, tych umoczonych na przykład w brzydkie sprawy w Izbie Karnej, zostało z Sądu Najwyższego usuniętych. Tu chodzi o jedną prostą rzecz. Przeszli do rządu Jarosława Kaczyńskiego, jak na przykład minister Kryże. Wy chcecie po prostu wymontować ostatni bezpiecznik, a chodzi o to, że nikt wam nie patrzył na ręce. Bo w tej sprawie, żeby była jasność, proszę państwa, tutaj nie chodzi o to, czy ktoś lubi panią Gersdorf, czy ktoś nie lubi pani Gersdorf, czy ktoś ceni panią Gersdorf, czy nie ceni. Ja osobiście o pani profesor Gersdorf mam zdanie krytyczne, ale tu zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o to, że Sąd Najwyższy jest ta instancja, która w ostatecznym rozrachunku patrzy na ręce rządzącym i rozpatruje protesty wyborcze, stoi na straży wolnych, uczciwych wyborów. I dziwnym trafem Prawo i Sprawiedliwości... No i jeszcze stoi na straży przestrzegania prawa. Tak, ale Prawo i Sprawiedliwości bardzo przeszkadza to, że ktoś miałby im patrzeć na ręce. Tak jest. Ale myślę, że między innymi dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wiele miejsc, gdzie państwem zarządza w taki sposób, jaki zaczęliśmy przy Polskiej Fundacji Narodowej, przy spółeczce Solvere, przy obscenicznych wynagrodzeniach w spółkach Skarbu Państwa i po prostu wolałoby, żeby nie było nikogo, kto by im na ręce patrzył, kiedy rządzą. Znaczy, bo to jest zupełnie prosta konstrukcja, którą trzeba chyba, wydaje mi się, nazwać. Mamy dzisiaj w Polsce sytuację taką, że owszem, jest Sejm i Sejm będzie, atrapa to atrapa, ale będzie. Jest rząd, bo rząd musi, no niestety, to zrobiliście atrapę z naszego Sejmu. Jak pani śpiewała z mównicy sejmowej, to rzeczywiście jest to tak rząd wyglądało. Marionetkowy, ale musi być, więc będzie. Sądy są zależne w pełni, będą za chwilę od władzy, od PiSu, ale być muszą. Natomiast wszystkim rządzi partia. I ta partia rządzi też w pewien bardzo określony i bardzo, bardzo prosty sposób. Mianowicie tą partią rządzi, w cudzysłowie mówiąc, suweren, bo tym suwerenem jest Jarosław Kaczyński. Waszym suwerenem jest Jarosław Kaczyński. I to jest naprawdę, to zamyka system. Te wszystkie instytucje, które są znane z państwa demokratycznego, one oczywiście w Polsce zostaną. Natomiast wszystkim będzie rządził jednoosobowo Jarosław Kaczyński. I po to była ta tak zwana reforma, bo tak naprawdę jest to deforma. Po to, żeby z jednej strony móc zakwestionować wyniki wyborów, a z drugiej strony po to, żeby można było po prostu kraść na potęgę, tak jak to robicie. To jest tworzenie państwa mafijnego, na wzór państwa węgierskiego, gdzie już politolodzy wprost mówią po prostu o państwie mafijnym. I do tego dążycie. Ja chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy protestują, bo to jest naprawdę nieprawdopodobna rzecz, żebyśmy dzisiaj rzeczywiście wychodzili na ulicę, protestowali przeciwko temu, co się dzieje. Mimo tego, że nas spisują, mimo tego, że nas inwigilują, dzisiaj mamy nowe informacje na temat inwigilacji ze strony OKO.press, mimo tego, że gazem łzawiącym nas traktują, ale protestować musimy, bo to jest po prostu, to jest jedyna obrona, którą mamy w tej chwili. Więc chciałam naprawdę za to bardzo serdecznie wszystkim protestującym podziękować. Natomiast no, jeśli chodzi o wymiar sądownictwa, powiem tak. My wszyscy już myślimy w tej chwili, że to jest sprawa domknięta, że na to że poczekajmy jeszcze. Jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa musi wybrać sędziów Sądu Oni Najwyższego i rzeczywiście wtedy muszą się odbyć wybory. Intencje, i poza tym, że chcą po prostu złamać polską demokrację, to są jeszcze nieudacznikami do tego. I w związku z tym będzie konieczna jeszcze jedna, być może jeszcze dwie nowelizacje, więc to nie jest zamknięte. Więc naprawdę namawiam wszystkich, którzy uczestniczyli w protestach, niech nas będzie milion, bo protesty kolejne będą konieczne. I wtedy, kiedy kolejne nowelizacje się pojawią, znowu Polacy wyjdą na ulicę. Panie pośle, chciałem pana posła Szłapkę zapytać, wracając do tej dyskusji, albo sprowadzając je na te tory dotyczące tego pendolino, które jechało przez parlament. Teraz pytanie jest takie, bo Krajowa Rada Sądownictwa będzie też prowadziła swego rodzaju wyścig z decyzją, z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, prawda? Więc pytanie, czy zdecydują się na to, że w najbliższych dniach wybierać już skład Sądu Najwyższego i próbować wybierać prezesa, czy tak jak mówił rzecznik KRS-u, dopiero we wrześniu, a może jeszcze później? To jest ważne pytanie. Jeśli zastanawiamy się nad taką formułą pytania, to znaczy, że wiemy już i wszyscy sobie zdajemy sprawę, jaka jest stawka, że KRS to już jest instytucja rządowa w zasadzie. I jakby będzie chciała realizować politykę rządu, czyli zdążyć z wyborem pierwszego prezesa, też tego udawanego pierwszego prezesa, niezgodnego z konstytucją, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przed wyborami, które się odbędą w październiku. Natomiast panie ministrze, pan przed chwilą pytał panią poseł Muchę, kto pani uwierzy. A ja się pytam, kto panu uwierzy. Kto, ja to widzę. Kto panu uwierzy? Pan przed chwilą opowiada bzdury o niszczeniu skamieliny postkomunistycznej. Ale mógłby pan kulturalniejszym językiem do mnie mówić? Pan opowiadał przed chwilą
No, nie wiem, jak to określić. To naprawdę, bo to są bzdury. To jeżeli to nie jest. Jest pan młodym, wykształconym z dużego kłamstwa miasta. Pan opowiadał o niszczeniu z Kamieliny z Sądu Najwyższego. A kiedy pan z Kamielinę ze swojego klubu wyrzuci? Posła Piotrowicza. Pan był w rządzie z ministrem Kryże w 2006 roku, który skazywał za udział w demonstracjach 11 listopada Bronisława Komorowskiego i Iwana Andrzeja Czumę. Czy pan teraz jako koordynator stulecia niepodległości 11 listopada przeprosi za to, żeby był pan z komunistycznym sędzią w rządzie? Kto panu wierzy? Kiedy pan mówi prawdę? Wtedy, kiedy był wtedy w rządzie, czy wtedy, kiedy był pan w jednym klubie poselskim z panem posłem Grasiem, którego pan krytykuje? Tak. Czy wtedy, kiedy pan był rzecznikiem rządu Buzka i Balcerowicza? Czy teraz, kiedy jest pan rzecznikiem nie reformy sprawiedliwości, tylko niszczenia trójpodziału władzy? Bo wy nie zaczęliście reformy sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w 2016 roku. Wy zaczęliście w 2015 roku od zniszczenia i zrobienia fasady z Trybunału Konstytucyjnego. Ja teraz robicie, ad vocem, teraz robicie sądy, niszczycie sądy powszechnie, niszczycie Sąd Najwyższy. Wszystko po to, żeby nie można było robić jakiejkolwiek kontroli, żeby cała władza spoczywała w ręku Jarosława Kaczyńskiego. Chcę powiedzieć więcej. Mówi pan o tym, że ludzie źle oceniają wymiar sprawiedliwości. To co, parlament też likwidujecie? Bo przecież parlament jest gorzej oceniany niż wymiar sprawiedliwości. A jak traktuje parlamentarzystę w Polsce Jarosław Kaczyński, to pan doskonale o tym wie. Przyszedł w poniedziałek przed posiedzeniem Sejmu na posiedzenie klubu, wydał swoim ludziom instrukcje i nawet nie chciało mu się przyjść na głosowania. To znaczy czuł się na tyle dobrze, żeby móc przyjść na posiedzenie klubu, a nie spełnić swojego obowiązku. I mówiąc o tym, że mamy do czynienia z państwem, gdzie się kupuje swoich oligarchów, pan osobiście przekazuje Tadeuszowi Rydzykowi, który jest biznesmenem, 100 tysięcy. Panie pośle, za dużo wątków. Ale to są wszystko, ja rozumiem, wątki, ale to musimy uporządkować, które pokazują, w jakim państwie funkcjonujemy. Niszczymy wymiar sprawiedliwości i wszystkie bezpieczniki po to, żeby można było kupować swoich popleczników. Pan poseł Selin, pan jest jednym z tych młodych polityków, który w ramach wzmożenia emocjonalnego, które dostrzegam. No pan jako Pampers też taki był. Dostrzegam, pojawia się na manifestacjach i tutaj żąda jakichś przeprosin. Ja w takim razie pytam, czy pan przeprosi Polaków za to, że pan uczestniczył w manifestacjach w obronie ubeckich emerytur, że pana koledzy i koleżanki przemawiali na tych manifestacjach i mówili, że oni dobrze służyli Polsce. Że dobrze służyli Polsce. Pan mówi o funkcjonariuszach polskiego wywiadu na przykład. Pan mówi o... Panie pośle, teraz pan minister odpowie. Pan na wieczach występuje. Kto obok pana stoi? Pan odebrał rentę wdowie twórcy Gromu, generała Petelickiego. To jest skandal. A pana szef spał w czasie, kiedy rozpoczynał się stan wojenny, bo był po prostu tchórzem. Jesteście, a pan odbiera obrońcami ostatnich skandali postkomunizmu w Polsce. Taką żonie generała Petelickiego, który stworzył Grom. Taką rolę odgrywacie dzisiaj. Pan jest postkomunistą po prostu. Dobra, merytorycznie teraz pan marszałek Tyszka poproszę. Stanowisko Kukiz 15 od początku kadencji jest jednoznaczne. To znaczy my uważamy, że tak jak 80% Polaków, że potrzebne są głębokie zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast konsekwentnie od początku byliśmy przeciwko temu, co robi Prawo i Sprawiedliwość. No niestety nie. Dlatego, że to nie jest żadna reforma. Tak? Nie poparliśmy dlatego ani jednej ustawy Przyłożyliście sądowej. Rękę do tego, żeby mogli zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości. Pani poseł. Czy pani poseł mogłaby mi łaskawie nie przeszkadzać? Będę bardzo wdzięczny. No to proszę mówić tylko jakby prawdę. Dobrze, no, czyli tak, Kukiz 15 nie poparł ani jednej ustawy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że uważam, że to są złe ustawy, że to są ustawy kadrowe czysto, tak? To jest przepychanka po prostu, kto będzie miał sędziów, na który będzie mógł wywierać wpływ. My pracujemy od dawna nad koncepcją rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli takiej, która by szła od dołu, czyli jakby zwyczajny Polak w tym momencie oglądający nas, on nie odczuwa żadnych zmian, nie odczuje. Jeżeli już, to negatywnych, dlatego że pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku niezałatwionych spraw w polskim sądownictwie były 3 miliony. 200 tysięcy więcej niż rok temu. I to było we wszystkich sprawach. Cywilne, karne, gospodarcze. Proszę mnie poprawić, bo ile ja czytałem, to sądy działają wolniej dzisiaj. Wydłuża się czas. No więc o to chodzi. Tak? Czyli to, co Polacy zawsze identyfikowali jako główny problem z wymiarem sprawiedliwości, to jest przewlekłość. Tak? W związku z profesorem Kruszyńskim i świetnymi młodymi prawnikami opracowaliśmy koncepcję powołania sądów pokoju, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, tak jak było przed wojną w Polsce, czyli sędziów wybieralnych przez obywateli.
przez nich rozliczanych co kadencję i orzekających w uproszczonej procedurze w drobnych sprawach cywilnych i karnych. Tak? I tutaj chcielibyśmy, żeby polska debata była na tyle dojrzała, żebyśmy po wakacjach, żeby otworzyć na ten temat dyskusję. Natomiast tak, z perspektywy wicemarszałka Sejmu, no to ja jestem zszokowany, że Senat przyjął ustawę z błędem legislacyjnym. Znaczy mając świadomość tego błędu świadomość, na etapie przyjmowania i pracy. A prezydent niestety podpisał i teraz tak, zamiast odesłać się do Sejmu, ja państwu powiem, dlaczego nie odesłał, dlatego że Sejm się rozjechał na wakacje. No, no to niestety jest poniżające dla polskiego parlamentaryzmu, tak? Tak samo jako wicemarszałek Sejmu bardzo ubolewam nad tym, że pan, który nie przestał być posłem, 175 razy głosował. No, to niestety pokazuje, że państwo z papieru, z tektury, które mieliśmy przez te wszystkie lata rządów Platformy Obywatelskiej, w tym momencie nadal istnieje. A nawet jeszcze jest gorzej w niektórych względach. No. Ja widzę olbrzymią... To naprawdę, znaczy bardzo proszę, bardzo chętnie. To jeszcze ja się mogę dokończyć. Proszę państwa, ja widzę olbrzymią ciągłość między państwem Platformy a państwem Prawa i Sprawiedliwości. Jest nadal państwo, które wypycha młodych ludzi za granicę. Tak, to jest państwo, które grabi ludzi co miesiąc, zabierając im z umowy o pracę 40% i każąc im później czekać 3 lata na wizytę u lekarza. Także mamy ciągłość. Kukiz 15 stara się wprowadzać elementy merytorycznej debaty do tego codziennego piekiełka partyjnego. Prawda? Chcielibyśmy porozmawiać inaczej z Polakami, z ekspertami i z ugrupowaniami wszystkimi o sądach. Mam nadzieję, że to się uda po wakacjach. Natomiast to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to mówię bardzo jasno, to jest psucie państwa. I strach się bać dlaczego. Dlaczego nie można było zostawić pani pierwszej prezes na 2 lata, żeby dokończyła kadencję, prawda? Zgodnie z konstytucją. No zgodnie z konstytucją, no, tylko łamią konstytucję, no, wprowadzają elementy awantury, druga strona to podkręca, coraz ostrzej jest na ulicach. To jest naprawdę niebezpieczne dla polskiej debaty publicznej. Pan poseł Protasiewicz, ja wrócę do tej rozmowy o trybie procedowania tych ustaw, a także o tym, o czym wspomniał pan marszałek. Rzeczywiście ta ustawa z błędem, świadomie z błędem, wędruje na biurko pana prezydenta Dudy i pan prezydent Duda podpisuje. No bo nie mamy w Polsce prawdziwego prezydenta. Tu się zgodzę z tym, co powiedział pan profesor Sadurski. Twarde słowa, ale prawdziwe słowa, że to jest postać tragikomiczna, bo tragiczna dla Polski, komiczna w swoim własnym zachowaniu i sprawowaniu tego mandatu. Bo mamy prezydenta, który jest werbalnie, w deklaracjach, w obietnicach, jest po prostu znakomity. Znaczy fakt, że no, wykrzykuje obietnice, chociażby referendum, o czym będziemy rozmawiać, a potem okazuje się, że przeczołgany przez kolegów partyjnych godzi się na to skasowanie referendum i podpisuje ustawy, o których ma świadomość, że właśnie są z takimi błędami, jak odwołanie do mniej istniejącego przepisu, czy powołuje posła na ambasadora we Włoszech, po czym nie powiadamia ani samego zainteresowanego, ani Sejmu. Ale ambasador zainteresowany nie wiedział? Nie wiedział. No, nie, no, przepraszam. Nie wiadomo do końca, czy wiedział, czy nie wiedział. Było spotkanie z korpusem dyplomatycznym w Sejmie w poniedziałek. We wtorek się rozpoczynało i był jako ambasador już naprawdę. Znaczy, nie udawajmy, że nie wiedział. Zostawmy już te głosowania. W każdym razie, mówiąc krótko, mamy do czynienia. Dlatego był potrzebny pośpiech, bo to rzeczywiście był skok na personalia. Tu nie chodziło o żadną reformę. To, co mówił pan marszałek Tyszka. Średnio, i to wiarygodne źródło, czyli no, obiektywna i rzetelna gazeta, jakim jest Rzeczpospolita, podała, że mniej więcej w stosunku do roku 2015, czyli końca poprzedniej kadencji, czekanie na wyrok w Polsce wydłużyło się o miesiąc, a miało się skrócić. Jest skok personalny na Sąd Najwyższy teraz, czego w debacie sejmowej, a zwłaszcza senackiej, zastępca ministra Ziobro nie ukrywał. Mówił dokładnie, to jest nasza reakcja, ta szybka nowelizacja na to, że obawiamy się, iż nie będziemy mieli w większości, żeby wymienić panią profesor Gersdorf. A Sąd Najwyższy, mówił pan Zandberg o tym, stwierdza ważność wyborów, to jest ważna kompetencja, ale sprawuje nadzór nad wyrokami. Sąd Najwyższy jest ostatnią instancją w Polsce, więc jeżeli będzie złożony z sędziów, a będzie, rekrutujących się głównie z sympatyków obozu władzy, bo takich będzie kierować do Sądu Najwyższego już dzisiaj upolityczniona i upolityczniona, tak powiem, KRS, to dla człowieka, który, zwykłego obywatela, który gdzieś zderzy się w pierwszej instancji z funkcjonariuszem PiS-u albo z państwem, nie będzie szansy na sprawiedliwy wyrok. I ostatnią rzecz powiem, jedną rzecz, która mi szczególnie na sercu leży, to widać było po tej opinii wypowiedzianej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w tym tygodniu.
wyroki wydawane przez polskie sądy mogą być i jestem przekonany, będą kwestionowane w pozostałych państwach Unii Europejskiej. To jest efekt tego, czym się szczyci pan minister Sellin i jego formacja, tak zwanej reformy Prawa i Sprawiedliwości. Orzeczenia nie przeczytał dokładnie. Przeczytałem to za chwilkę. Ja tylko chciałem zapytać pana przewodniczącego Zandberga, bo pan jako jedyny tutaj z tego grona ma taką perspektywę pozaparlamentarną, zapytać o to, w jaki sposób były uchwalane te ustawy na temat tego, jaki był tryb, jak pracowali posłowie, jak pracował przewodniczący komisji, jak marszałek Sejmu. Ja mam takie poczucie, że rządy PiS-u to jest taka powtórka historii w wersji farsy, bo jak rozumiem, Jarosław Kaczyński jest zakochany w tradycji piłsudczykowskiej i w takim oto myśleniu, że Polacy są za głupi, że mogli mieć demokrację, i Polacy są za głupi, więc trzeba ich trzymać za twarz silną ręką. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam i wierzę, że demokratyczne rządy są zdecydowanie sensowniejszą formą funkcjonowania państwa. Natomiast warto przypomnieć, czym się skończyło to, kiedy takie właśnie ośmieszanie parlamentu, odzieranie parlamentu z jakiejkolwiek sprawczości, wyprowadzanie realnej władzy poza parlament było praktyką polskiego życia publicznego. Też był wtedy schorowany w stary wódz, też wszyscy byli na tego wodza zapatrzeni, a potem jak tego wodza zabrakło, to ignoranci, złodzieje i pochlebcy, którzy zostali, w parę lat doprowadzili do tego, że Polska straciła niepodległość. Więc to jest lekcja z takiego właśnie zamordyzmu, który wielu w Prawie i Sprawiedliwości się podoba. To jest lekcja z takiego wyklinania na parlament i marginalizowania parlamentu. Bez sensownego parlamentaryzmu, bez demokracji, która opiera się na przedstawicielstwie, na reprezentacji, która daje wszystkim prawo, żeby ich głos był usłyszany, a Polska nie będzie silniejsza, Polska będzie bez tego słabsza. I to będzie wasza największa wina na dłuższą metę. Panie ministrze, zakładam, że kiedyś władza się zmieni, być może wy traficie do ław opozycji. Czy pan jako doświadczony polityk wyobraża sobie, że przyszła albo partia władzy, albo koalicja pracowałaby w taki sposób i w taki sposób fundamentalne z punktu widzenia interesu państwa ustawę przyjmowała? Mam nadzieję, że uda nam się poprzez te reformy, które wszczęliśmy, doprowadzić do tego, że w Polsce będzie równowaga władz, bo jej nie było. Bo właśnie władza sędziowska uzurpowała sobie coraz silniej nadwładzę i chciała być właśnie tak naprawdę ostateczną izbą polskiego parlamentu. Którzy sędziowie są tu decydującą o tym, co w Polsce może się zmienić, a co się nie może zmienić. Nieprzypadkowo ja wtedy protestów od żadnego z państwa nie słyszałem, może tylko ze środowiska Kukiz 15. Nieprzypadkowo właśnie rozumiejąc, że tam jest nadwładza, Platforma Obywatelska zrobiła skok na Trybunał Konstytucyjny pod koniec swojej władzy, widząc z przerażeniem, że scenariusz nie jest taki, Trybunału Konstytucyjnego. Mogę? Tak, okay. Zaraz pani się odniesie. Pan redaktor, tak, pani poseł. Wspólnie. Zaraz pani odniesie się. I właśnie wiedząc, że przerażając się tym, że scenariusz nie jest taki, jak przewidywali, czyli ten Bronisław Komorowski, który miał w 100% wygrać kolejne wybory prezydenckie, jednak je przegrał, właśnie zrobili ten skok na Trybunał Konstytucyjny. I generalnie ja tutaj słyszę takie głosy na temat zagrożenia niezawisłości sędziowskiej i słyszę z ust polityków opozycji, którzy być może coś wiedzą na temat tego środowiska sędziowskiego, że tak się bardzo boją o tę niezawisłość sędziowską. Wy macie bardzo złe mniemanie o sędziach. Być może to wynika z tego, że w czasie sprawowania władzy przez was rzeczywiście mieliście jakieś dowody na to, że sędziowie nie, są ministrze. Bardzo skłonni do, nie, bardzo do łamania tej niezawisłości, że są na telefon. Że są na telefon. Widząc, w jaki sposób działa telefon, Trybunał Konstytucyjny i w jaki nie sposób są, KRS nie wydają sprawiedliwości. Pani, pani poseł, za chwilę. Sprzyjają tylko jednej opcji ideowej i pan musi zdać pan z jednym z sędziów więc, w rządzie więc, razem. Więc prawdopodobnie takie złe wyobrażenie o skłonności do niezawisłości sędziowskiej bierze się z waszego doświadczenia władzy. Ja mam nadzieję i ufam w to, że właśnie systematyczne reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzą do tego, że wreszcie będzie ta równowaga władz, że sędziowie nie będą na telefon, że będą zgodnie z własnym sumieniem na fakt. Ja nie o to pytałem, panie ministrze. Nie o to bardzo chętnie odpowiem, jeśli mogę. Ale jeszcze nie skończyłem. Dzisiaj otrzymałam
zmierzałem do odpowiedzi na pytanie. O, to ja bardzo chętnie, usłyszę odpowiedź na moje pytanie, ale króciutko, panie pośle i pani posłanko. Ale może by pan minister będzie wydaje mógł się odnieść do tego. Panie redaktorze, wydaje mi się, bo oczywiście, że demokracja polega na tym, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. My wiemy, że kiedyś przegramy natomiast wydaje mi się, że będzie bardzo ozdrowieńcze dla polskiej polityki, dla również emocji w polskiej polityce, bo one są za duże, jeżeli my wygramy wybory po raz wtóry w roku 2019, bo wtedy być może doczekamy się ze strony tej opozycji, która sama siebie nazwała totalną, normalnej pracy programowej. Wtedy być może oni uwierzą, że nie histerią za granicą ulicy, podziękowaniami, takie procedowanie z parlamentem. Podziękowaniami dla nienawistników, którzy pojawiają się na polskich ulicach, zaczną wreszcie kongresy programowe, programy jakieś przedstawiać Polakom alternatywne i będziemy mieli na stole coś, z czym będziemy mogli dyskutować. A nie tylko ta emocjonalna groteska, która jest teraz. Dlaczego my nie mamy zaufania? Dlatego, że od początku, odkąd zaczęliście rządzić, mówimy o ciągu technologicznym, czyli mówimy o policji, o prokuraturze i wreszcie o sędziach, którzy będą skazywali tak, jak sobie życzycie, żeby skazywali. Dzisiaj mamy nowe informacje z OKO.press, czyli mamy informacje o tym, że w tej grupie policjantów, którzy inwigilowali, jak komuniści, naprawdę, inwigilowali protestujących, była specjalna grupa, która się nazywała Proces, która miała tylko i wyłącznie takie zadanie, żeby zbierać dane wykorzystane później do procesów politycznych. I dzisiaj mamy procesy polityczne kilkusetek ludzi protestujących w różnych momentach przed sądami. Dzisiaj mamy procesy polityczne Gawłowskiego, który okazuje się, że składano mu propozycję, żeby obciążył Platformę Obywatelską, wtedy wcześniej wyjdzie z więzienia, w którego sytuacji mamy do czynienia z panią prokurator, waszą panią prokurator, która odmówiła dalszego zajmowania się tą sprawą, bo wiedziała, że sprawa jest dęta. Mamy do czynienia z wieloma innymi procesami pani posłanki byłej Platformy Obywatelskiej, Ligi Krajewskiej, procesami, które wprost można nazwać procesami politycznymi. Mamy procesy ze skokami, które skoki nam wytaczają nam, posłom, którzy działaliśmy w imieniu interesu publicznego. I wam naprawdę brakuje już tylko tego ostatniego elementu. Tak jak macie już Trybunał Konstytucyjny, tak jak macie już KRS, tak potrzebni wam są sędziowie, którzy jeszcze dopełnią, żeby te procesy polityczne, żeby ten ciąg technologiczny kończył się skazaniami. No więc pani właśnie powiedziała, co pani myśli o sędziach. I o to wam chodzi. Niestety, ale to jest praktyka, którą widzimy i którą znamy z waszego działania. Wcześniej, przez te ostatnie 8 lat, jak to mówiła pani premier Szydło, nie było ani jednej tego typu sytuacji. Ani jednej. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jest alternatywa. Jest ona sformułowana dokładnie, której jesteśmy wierni. Otóż istnieją dwie tradycje, chociażby ustrojowe, dotyczące usytuowania sądownictwa. Jedna, która się wywodzi z Monteskiusza i zapisana jest w 173 artykule naszej Konstytucji. Równowaga. Władza odrębna władza sądownicza jest odrębna i niezależna od innych władz. Tak to jest sformułowane. Zresztą prawie, że jest to cytat dokładnie z Monteskiusza o duchu praw. I jest druga tradycja, PRL-owska, promotora chyba pracy doktorskiej albo magisterskiej pana Jarosława Kaczyńskiego o jednolitym ośrodku władzy państwowej, którą podległy są wszystkie inne władze z władzą sądowniczą. I wy wprowadzacie tę PRL-owską tradycję, a my chcemy wprowadzać tę tradycję europejską. Pan mówi o oligarchach, pan, który finansuje biznesmena z Białorusi. I teraz jedna rzecz. Jest pan mniej niż 1% na 10 tysięcy sędziów polskich jest mniej niż 1%, który uczestniczy w tym waszym skoku na Sąd Najwyższy, na KRS. Ja chciałbym powiedzieć tym ludziom, którzy zgłosili się do Sądu Najwyższego. Będziecie za to państwo również ponosić odpowiedzialność. Odpowiedzialność prawną. Bo politycy będą ponosili odpowiedzialność polityczną i karną. Ale będą. Zapowiedź skasowania demokracji. Pan marszałek Tyszka, przepraszam. Okay, wielkim problemem w polskiej polityce jest brak w debacie idei, wizji państwa polskiego, tak jak ono powinno wyglądać. A największym oszustwem w tym teatrze polityki jest to, że są jakieś różnice zasadnicze między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. To jest cały czas ta leninowska walka o kadry, tylko i wyłącznie to. I podam parę przykładów na to. To znaczy,
Pani poseł była łaskawa wspomnieć o tym zamachu Platformy na Trybunał Konstytucyjny i później przyszedł zamach oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy, jak tylko weszliśmy do Sejmu, poprawkę do Konstytucji, żeby wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością 2/3, żeby była konieczna ponadpolityczna zgoda. Nie było ani poparcia PiSu, ani Platformy, bo nie o to chodzi. Oni walczą o większość. Pani poseł, proszę nie przerywać. Głosami i Platformy. Dobrze, zaraz pani będzie miała głos. Teraz proszę nie przerywać. Pani poseł. Okej. Czyli tak, nie chcieli się pozbyć władzy, dlatego że oni walczą o tą bezwzględną większość, która pozwoli im na gruncie tej obecnej złej konstytucji robić wszystko. W toku prac nad Sądem Najwyższym, bo teraz mieliśmy 5. ustawę, już będzie jeszcze 6, przy tam 4. czy 3, my proponowaliśmy, żeby wyłączyć pierwszą prezes Sądu Najwyższego z tego wieku emerytalnego. I PiS, i Platforma zagłosowali przeciw naszej poprawce, przeciw poprawce Kukiz15, która by rozwiązywała ten problem z pierwszą prezes, tak? Panie pośle, czasami trzeba się wykazać elastycznością i nie dawać im pretekstu do tego, żeby... Jeżeli w konstytucji jest napisane wprost 6 lat, to tutaj trudno zgoda. Ja się z panem zgadzam, ale można było coś takiego zrobić w ramach, że tak powiem, łagodzenia konfliktów. Ostatnio PiS i PO ręka w rękę poniżyli nas na arenie międzynarodowej pod naciskiem Izraela i Stanów, wycofując się z ustawy o IPN. Prawo i Sprawiedliwość ręka w rękę w Senacie odrzuciły referendum, w którym Polacy mogliby się wypowiedzieć w kluczowych kwestiach dla funkcjonowania naszego państwa. I wreszcie PiS i Platforma. Platforma po cichu się cieszy ze zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, który zabetonuje scenę polityczną. I w tym programie będzie tutaj 3 polityków Platformy, a tu jest 3 polityków PiSu. Oni to chcą ręka w rękę zrobić, prawda? Proszę się nie obawiać, przewodniczący Zandberg nie jest w parlamencie, a jednak jest obecny w naszym programie. To może przewodniczący Zandberg się pojawi w przyszłej kadencji. Polityczne. No to... Chociaż konstrukcja tego programu powinna być przemyślana, bo jest 5 do 1. Jest. Pan redaktor. Nie, no jest przemyślana. Znaczy, oczywiście rozważaliśmy jeszcze zaproszenie 3 polityków PiSu, tak jak mówi pan Marzec, ale odpadła ta koncepcja. Wystarczy pomyśleć, że w parlamencie jest partia na przykład Dziobry i Gowina. Wystarczy tak pomyśleć. A może wystarczy przestrzegać konstytucji, wtedy będzie w tym temacie 6-0. Myślę, że poparcie tej partii jest jeszcze na koniec tej części programu oddam głos panu przewodniczącego Zandbergowi. Na poziomie przedwywyborczym jest taka koalicja. Ale w takim razie inny próg powinien was obowiązywać. Dlaczego tego nie zrobiliście? Poszliśmy z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, pan przewodniczący Zandberg jeszcze. Kłopot jest taki, że powiedział pan wiele ładnych słów o tym, żeby rozwiązać problemy, które są, i to są realne problemy w polskich sądach. Tylko problem polega na tym, żebyście literalnie nic w tej sprawie nie zrobili. Ale to nieprawda. No to jest prawda. Reforma sądów powszechnych z zeszłego roku. Niech pan spojrzy na efekty. No, mamy sytuację, w której to, czym zajmują się dzisiaj polskie sądy, często jest niepotrzebne, znaczy można było przenieść część kognicji sądów poza sądy, na przykład do notariatu. W ten sposób byłoby mniej spraw, byłoby mniejsze przeładowanie sądów i realne skrócenie kolejek. Prosta sprawa, którą można zrobić, którą kiedy rok temu wywoływaliście po raz kolejny tę awanturę, przynieśliśmy w formie ustawy złożonej w trybie petycji, tak po prostu do przyjęcia. Nawet Komisji Petycji nie zachciało się, żeby nad tym się pochylić, bo jedyne, co było ważne, to była ta gra na szachownicy, żeby zagarnąć więcej kontroli. I to jest kłopot. Ja się rzadko zgadzam z marszałkiem Tyszką, ale tu się muszę zgodzić. To, co jest waszą obsesją, ta obsesja władzy, powoduje, że nie zajmujecie się rozwiązywaniem realnych problemów. No także w tym nieszczęsnym sądownictwie, ale nie tylko w tym sądownictwie. Jeżeli pan, panie ministrze, też mówi, że wam nie można zarzucić tego, że wspieracie oligarchów, no to przepraszam, ale tu śmiech pusty bierze, bo przecież wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość pracowicie przez ostatni rok, półtora próbuje zbudować sobie swoje zaplecze biznesowe, zaprzyjaźnionych biznesmenów. Wierecki, tak. Senator wasz. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób działa Polski Fundusz Rozwoju, jeżeli zobaczymy sobie, w jaki sposób w tym momencie chcecie wykonać skok na część składek emerytalnych, żeby zrobić z nich fundusz pod kontrolą waszych partyjnych aparatczyków, jeżeli zobaczyć na to, w jaki sposób funkcjonuje Polska Fundacja Narodowa, w jaki sposób wyprowadzacie na masową skalę pieniądze z ministerstw, żeby je oddawać zaprzyjaźnionym fundacjom, zaprzyjaźnionym biznesmenom,
Ta sprawa, pan się uśmiechnął przy okazji Rydzyka, no 160 milionów złotych, przecież są olbrzymie pieniądze, które są wysysane z budżetu państwa i przekazywane na biznesy związane z ojcem Rydzykiem. To jest tak naprawdę budowanie swojego oligarchicznego zaplecza. Ja się zgadzam, że przed 2015 rokiem było sporo patologii, że to też było tekturowe państwo, że Platforma miała swoich biznesmenów, którzy korzystali na tym, że ona rządziła. Tylko problem polega na tym, że to było państwo z tektury, a to jest państwo z tektury, tylko że przy okazji nadgniłe i pobłogosławione przez kościół. Kropka, króciutko, pan minister Sellin, nie robimy przerwy w programie. Tezie, którą pan wygłosił, bo akurat z pana wrażliwością polityczną czy ideową, a pan powinien te rzeczy dostrzegać, bo pan mówi, żadnych problemów Polaków nie rozwiązujemy. A kto rozwiązał na przykład problem eliminacji nędzy z polskich sądownictwie? Ale rozmawiamy o sądach. Rozmawiamy w tym momencie o sądownictwie, panie ministrze. Problem rynku pracy, tak, że mamy wreszcie rynek pracownika. Kto spowodował, że w Polsce pracownika to rozwiązał? Awangardzie, jeśli emigracja polityczna. 2 miliony młodych pracowników wypchnęliście na spółkę z Platformą Europejską, z polskiego rynku pracy i uważacie, że to jest rozwiązanie? Rozwiązuje problemy polskiego biznesu, obniżając mu podatki CIT-u do 9%. No, to są chyba tylko podatki dla biznesu, to ja się nie, to co tego nie ma wątpliwości. To wprowadza tak zwany mały ZUS, żeby się polski biznes lepiej rozwijał. To są wszystko rzeczy, za które właśnie jesteśmy doceniani przez Polaków i dziwne, że pan tego nie. Podatek korporacyjny obniżyliście, to niewątpliwie prawda. Panie przewodniczący, jakie obroty ma ten mały biznes? Kropka na razie, drodzy państwo, kropka na razie, wracamy do ławy polityków już za kilka minut. Grzegorz Kajdanowicz, witam po przerwie w ławie polityków. Nie będzie prezydenckiego referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Większość senatorów PiS wstrzymała się od głosu, a Platforma była przeciw. Na pewno to nie jest porażka Dudy, bo to jest sukces Andrzeja Dudy. Nie mam przekonania, że to porażka pana prezydenta, bo pan prezydent przedstawił inicjatywę, która w moim przekonaniu cieszy się poparciem społecznym. Liczyłem na to, że senatorowie Platformy Obywatelskiej wzniosą się ponad tą nienawiść, którą wczoraj widzieliśmy, że wzniosą się ponad tą walkę polityczną i nie wyrażą swojej opinii i wstrzymają się od głosu. Czy mam pozytywny stosunek do decyzji Senatu? Nie. Tak jak pan prezydent zawetował nasze ustawy i nigdy nie było o tym mowy, że to jest kompromitacja nasza, bo tak my w parlamencie tutaj też mamy prawo do tego, żeby podejmować takie, a nie inne rozwiązania. Część programu też miałem zacząć od pytania do pana ministra Sellina, ale znacząca reakcja przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej na wypowiedź marszałka Kaczewskiego, że to nie jest porażka prezydenta Dudy, ale sukces każe mi zmienić plan. Dlaczego się tak państwo uśmiechnęliście z tego uzasadnienia, z tej tezy postawionej przez marszałka Kaczewskiego? Możemy się pośmiać, ale to tak naprawdę nie jest śmieszne, dlatego że żyjemy w kraju, w którym słowa zmieniają znaczenie. No, słowo sukces, na przykład 27-1, czy sukces pana prezydenta Dudy, czy słowo demokracja, czy słowo praworządność. Niestety żyjemy w czasach od 2,5 roku, kiedy słowa swoje znaczenie tracą albo zupełnie zmieniają, wręcz na coś zupełnie odwrotnego. Natomiast no, śmialiśmy się, dlatego że znaczy, po pierwsze, ja uważam, że o tej inicjatywie pana prezydenta tak naprawdę nie powinniśmy mówić, bo szkoda czasu, a to naprawdę nie było w tym nic istotnego. Poza może tą prostą obserwacją, że pan prezydent dostaje uderzenie w lewy policzek, a prawą ręką podpisuje za chwilę ustawę, którą mu przynoszą senatorowie PiS-u, więc pokazuje tylko, w jaki sposób jest traktowany, w jaki sposób siebie samego pozwala traktować. Natomiast ta manipulacja wiadomości związana z tym, że to głosami Platformy zostało odrzucone to referendum, no to muszę powiedzieć, że nawet cieszy w jakiś sposób. Okazuje się, myślę, że Polacy, ci, którzy oglądają wiadomości, z chęcią zobaczą, jak sprawczy są senatorowie Platformy Obywatelskiej. W mocnej mniejszości w Senacie. Tak, w tej mocnej mniejszości są w stanie jednak wygrać głosowanie. Oczywiście śmieję się, ale to wszystko jest jedną wielką groteską. Panie ministrze, jak na poważnie polemizować z tezą, że prezydent w tej sprawie został ograny, zlekceważony?
Żeby nie powiedzieć upokorzony, bo takie słowa też padają. Jest refleksja na temat tego, czy uważamy, że konstytucja z 97 roku powinna być zmieniona, czy nie. Moje środowisko polityczne uważa, że powinna być zmieniona, że powinniśmy pracować nad nową konstytucją. I inicjatywa prezydenta sprzed ponad roku, kiedy ogłosił właśnie wolę przeprowadzenia tego referendum konsultacyjnego, zmierza do tego, żebyśmy rozpoczęli debatę i ona się rozpoczęła. Dlaczego odrzuciliście ten wniosek prezydenta, który tak bardzo się przy tym mówiliśmy o tym bardzo otwarcie od samego początku, kiedy pan prezydent nie tylko zaproponował to referendum konsultacyjne, ale też zaproponował termin, że mamy zastrzeżenia do tego terminu. Ja zawsze z wielu z państwem się w innych audycjach medialnych też spotykałem i pytany o to, zawsze mówiłem bardzo konsekwentnie, że choćby z powodu funkcji, którą pełnię pełnomocnika rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, zawsze mówiłem, że mi się ten termin nie podoba. Uważam, że nie powinno być takiego referendum w tym terminie. Referendum ma charakter polityczny. Pytamy, czy ktoś jest za, czy przeciw różnym rozwiązaniom, różnym pytaniom i to jest element dzielący, to jest element polemiczny, to jest element, w którym się spieramy, możemy się nawet ostro spierać. A ja uważam i zawsze tak uważaliśmy, że w tych dniach 10-11 listopada powinniśmy jednak celebrować, no raz na 100 lat zdarza się stulecie odzyskania. No ale dobra, to będzie pan bronił tezy marszałka Karczewskiego, że to jest sukces prezydenta Dudy? Uważam, że dobrze, że pan prezydent wszczął debatę nad konstytucją, przecież ona się nie zamyka, być może będzie jakaś nowa inicjatywa. Dyskusja się przetoczyła. Nawet dlaczego się nie dogadaliście z prezydentem? Przecież jest z waszego środowiska politycznego. Staraliśmy się... Panie prezydencie, niech pan nie wysyła do Senatu, bo odrzucimy. Mówię uczciwie. Staraliśmy się uświadomić panu prezydentowi, że to jest możliwe i nasze poparcie jest możliwe pod warunkiem zaproponowania innego terminu. Myśmy nawet sugerowali termin związany z wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo to będą wybory, to będzie konfrontacja poglądów, idei, pomysłów politycznych i wtedy nawet na rzecz choćby zwiększenia frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo ona zawsze była marna, to referendum być może by się i do tego też przyczyniło. To by było z pożytkiem dla obu idei, frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zapytania społeczeństwa o to, w jakim kierunku refleksję nad nową konstytucją czynić. Więc myśmy mówili to bardzo uczciwie. Prezydent jednak postanowił zgłosić ustawę czy uchwałę, która mówi tylko o tym terminie 10-11 listopada i mimo, że uważamy, że pytania, które pan prezydent sformułował są dosyć interesujące, ja chciałbym na nie uzyskać odpowiedź, sam też wiem, jakbym na nie odpowiadał, to nie mogliśmy na przykład podjąć takiej uchwały w Senacie, że pytania przyjmujemy, ale termin odrzucamy. Takiej możliwości prawnej nie ma. Można było albo przyjąć, albo odrzucić w pełni. Albo dogadać się co do terminu przynajmniej. Niech pan poseł Protasiewicz. Wniosek to państwo przyjmiecie, tak? Być może. Jedna rzecz, panie redaktorze, bo pan mówi, że słowa marszałka Kaczyńskiego brzmiały, że to jest sukces prezydenta Dudy. Otóż... A nie porażka. Przepraszam, to jest tak, nie porażka. Nie porażka, sukces, ale tam nie było użyte słowo prezydent. Tam było, to nie jest porażka Dudy. Pan Andrzej Duda, nawet pan marszałek Kaczyński nie użył słowa prezydent. To być może jest tylko i wyłącznie takie, powiedziałbym, podprogowe, takie freudowskie zachowanie, ale ja jeszcze nie pamiętam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który byłby tak niepoważany w Polsce, a zwłaszcza przez własne środowisko. I wobec którego byłyby takie protesty społeczne. Niepoważany przez ludzi, którzy nie zgadzają się z jego polityką wobec Trybunału Sądownictwa, czyli z tym słusznym zarzutem o łamanie konstytucji, ale on jest niepoważany przez własny obóz polityczny. Bywały różne napięcia. Prezydent Kwaśniewski miał napięcie z własnym obozem, bywały napięcia, wiadomo już, prawda, prezydenta Wałęsy, bywały nawet napięcia na linii Platforma Bolesław Komorowski, ale nigdy takiego właśnie upokorzenia, takiego policzka nie było wymierzonego, jak odrzucenie tego referendum. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, bo dużo ważniejsza jest i druga kwestia, która również z tych fundamentalnych obietnic Andrzeja Dudy jeszcze z kampanii, czyli załatwienie problemu frankowiczów. Mija już trzeci rok, tak, jego kadencji. Te projekty, które złożył, zostały wyłożone do zamrażarki. Mamy prezydenta, który obiecuje, czasami w sposób spektakularny, bo obietnica tego referendum była złożona podczas uroczystości obchodów 11 listopada, Święta Niepodległości, czy 3 maja, w obecności absolutnie wszystkich najważniejszych urzędników. Ale była nieskonsultowana z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego tak się skończyło. Ale złożona w obecności wszystkich najważniejszych urzędników. Ale to pan redaktor sam uważa, że trzeba coś konsultować, że prezydent nie ma swojej własnej mocy spraw. W relacji telewizyjnej, czyli na oczach milionów Polaków i okazuje się, że ten prezydent nawet nie jest w stanie tak prosto obietnicy. Pan marszałek Tyszka, bardzo proszę. Nie macie, Kukiz 15 nie ma ani jednego senatora, więc w tej sprawie nie mogliście nic zrobić, ale
Macie krytyczny stosunek, jak rozumiem, do posłów Platformy, do senatorów Platformy także. Nie, do senatorów Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim, no bo to oni spowodowali, że referendum nie będzie. Ja powiem w ten sposób. Głównym, pierwszym celem ruchu Kukiz 15 na polskiej scenie politycznej jest doprowadzenie do obniżenia opodatkowania pracy, wynagrodzeń Polaków. Tak? My uważamy, że sytuacja, w której odbiera się ludziom 60-70% tego, co wypracują, jest po prostu niesprawiedliwa. I teraz, żeby wymusić na politykach obniżenie podatków, usprawnienie państwa, trzeba dać obywatelom instrumenty kontroli nad tymi politykami. I tam w tym referendum były trzy pytania, o które poprosił prezydenta Kukiz 15. To było po pierwsze pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu, czyli możliwość kontroli obywatela nad posłem. Poseł staje się przedstawicielem obywateli, swoich wyborców, a nie przedstawicielem przewodniczącego partii. I takiego posła można odwołać. Takiego posła można odwołać. W tym momencie posła, który głosuje na rozkaz przez 4 lata, nie można odwołać. Druga rzecz to była kwestia zdefiniowania, kto tak naprawdę kieruje władzą wykonawczą. My jesteśmy zwolennikami stołu prezydenckiego. Niech jedna osoba stoi na czele rządu, żeby Polacy wiedzieli, kogo mają rozliczać. W tym momencie nie wiem, czy mają rozliczać Andrzeja Dudę, premiera Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiadomo, kto kieruje władzą wykonawczą. I trzecia sprawa to była sprawa wprowadzenia rzeczywistych instrumentów demokracji bezpośredniej, czyli obligatoryjne po zebraniu miliona podpisów referendum przy obniżonym z 50% do 30% progu frekwencyjnym. To byłyby instrumenty, które dałyby obywatelom możliwość kontroli swojej własnej władzy, której są w tym momencie pozbawieni. Tak? Są pozbawieni poprzez układ PiS-PO, żyjący z subwencji podatników i wprowadzających ludzi, którzy nie są tak naprawdę przedstawicielami narodu, tylko przedstawicielami szefa partii. Jeżeli my nie zmienimy ustroju tej złej bardzo konstytucji, kuriozalnej tak naprawdę na skalę światową z 1997 roku, to Polacy nigdy nie będą rzeczywistym suwerenem w własnym państwie. Nie obniżymy podatków, prawda? My byśmy chcieli, żeby, uważamy, że odważny rząd powinien dążyć do likwidacji PIT-u, żeby wykorzystać jeszcze ten genialny okres w historii, gdzie Polacy bardzo chcą pracować, bogacić się. I będziemy cały czas wypychać ludzi i uzupełniać braki na rynku pracy, jak raczył się wypowiedzieć premier Morawiecki, prawda, pracownikami z Ukrainy. W Polsce następują w tym momencie olbrzymie zmiany, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia. U nas następuje wymiana ludnościowa. Tak? I oczywiście, że są pewne trendy, tylko trzeba o tym dyskutować. A my nie dyskutujemy o tym, że 2,5 miliona młodych Polaków wyjechało za granicę. Prawo i Sprawiedliwość wywiesiło białą flagę, tak jak wcześniej Platforma. Nie chcą tych ludzi przyciągnąć z powrotem i uzupełniają braki poprzez imigrację. Pan poseł Szłapko, w kwestii, już, przepraszam, referendum konsultacyjnego, tego, co zrobi teraz prezydent, bo może coś przegapiłem, ale ja nie słyszałem reakcji prezydenta już po tym, jak jego wniosek został odrzucony. Ja myślę, że prezydent po prostu przyjął do wiadomości swoje miejsce w szeregu i tyle, co zrobił. Powiem tak. Sytuacja jest tragiczna, natomiast jakby to, co jeśli chodzi o system... A dla kogo jest tragiczna? Chodzi o to, jak funkcjonuje system polityczny w Polsce. I o tym kilka słów powiem. Natomiast jakby to, czego słuchaliśmy, wypowiedź marszałka, no to ona jest śmieszna. Tak? I tutaj jakby nic, żadna inna reakcja nie jest możliwa, niż tylko zaśmiać się z tego, no bo przecież kolejny raz muszę powiedzieć, no takie bzdury opowiadać. No przecież dostał... prezydent bardzo silnego takiego strzał w policzek od swojego środowiska politycznego. Jeszcze próbują nam wciskać kic, że to jest jego, sukces. Uzasadnienie naprawdę jest takie, że rozpoczął debatę. No dobrze, to jest, i powiem tak. Jedna samodzielna inicjatywa polityczna w ciągu 3 lat prezydenta Andrzeja Dudy. Jedna. Nie było żadnej do tej pory. Nie, frankowicze byli też i też zamrożone. To jeszcze kampanijna. Tak. To kampanijna. To jest... Zależało mu na tym wyraźnie. 3 maja dumny ogłosił tą inicjatywę. Kompletnie jej nie przygotował. Zarówno względem politycznym, co widzieliśmy teraz w Senacie, jak i pod względem merytorycznym, bo moim zdaniem pytania, które pan prezydent chciał stawiać, na przykład o to, jaki ma być wiek emerytalny, czy jakie programy społeczne, no to są rzeczy, których się nie zapisuje w Konstytucji. No to jest kpienie sobie z Konstytucji. To pokazuje, że naprawdę jakby pan prezydent nie jest w żaden sposób poważnie traktowany. Jakby zostało mu wskazane miejsce w szeregu. Natomiast jakby to też pokazuje bardzo dobitnie, jak wygląda system polityczny w Polsce. I kto ma realną władzę. W Senacie wszystko było wyliczone. Było 9 czy tam 10 senatorów, którzy dostali polecenie, mamy głosować, żeby prezydentowi nie było smutno. I jakby jest władca,
szef partii, nie wpisany w żaden sposób do konstytucji, który przychodzi sobie kiedy chce i uczestniczy w czym chce, na przykład na kluby, posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, resztę kompletnie ignoruje, jakby w żaden sposób nie jest rozliczany, nazywa ludzi kanaliami, nazywa ludzi zdradzieckimi mordami, wchodzi sobie na mównicę kiedy chce, wszystko mu wolno, żadnej kontroli nad tym nie ma i potem sobie ustala wszystkich tych swoich zależnych od siebie, trudno inaczej to nazwać niż marionetki, prezydenta, senatorów i tak dalej, wy robicie to, to, to i to i koniec, nie ma żadnej kontroli nad tym. Nawet dochodzi do tego stopnia, że przez rok opowiadają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo to pokazuje największe kuriozum tej całej sytuacji. Chodzą, opowiadają, budują większość, żeby podnieść płacę parlamentarzystów. Jedno pstryknięcie Jarosława Kaczyńskiego i wszyscy naprawdę jak karnie głosują za tym, co powie im prezes. Bez żadnej, 20% bez żadnego, minus. Bez żadnego, pan bez żadnej refleksji. Pan przewodniczący Zandberg w sprawie referendum konstytucyjnego. Myślę, że bardziej boli pana kolegów z klubu, którzy mają kredyty i na przykład są jedynymi żywicielami rodzin, bo już mi to mówili. Panie pośle, pan przewodniczący Zandberg. Referendum konstytucyjne. Odpuśćmy sobie, co kogo boli, porozmawiajmy o instytucji referendum. Referendum to jest piękne zwieńczenie sensownej debaty publicznej. Gdybyśmy przez rok, przez półtora na serio rozmawiali o tym, w jaki sposób ma wyglądać system wyborczy w Polsce, w jaki sposób chcemy zorganizować wpisanie praw socjalnych do konstytucji, jaki ma być zakres gwarancji dla tych praw socjalnych, to na koniec takiej debaty można zapytać ludzi odpowiedzialnie, udzielić odpowiedzi, bo ludzie są po dyskusjach na ten temat, przy rodzinnym stole, ze znajomymi, wysłuchawszy opinii za i przeciw różnym rozwiązaniom. Problem z inicjatywą prezydenta polegał na tym, że to był taki miszmasz, tak? Ryż, mydło i powidło naładowane do jednej propozycji, zróbmy takie wielkie, gigantyczne referendum, chociaż o wielu z tych spraw tak naprawdę na serio nie toczy się w Polsce debata publiczna, więc kiedy ja słyszę, że ten wniosek o referendum to jest sukces prezydenta, bo on zainicjował debatę, no to jest postawienie wozu przed koniem. Najpierw trzeba, i tutaj prezydent ma wielkie pole do popisu, zorganizować w polskim systemie konstytucyjnym, zorganizować debatę dotyczącą tych kwestii, które uważa za kluczowe, później zaproponować zwieńczenie jej właśnie głosowaniem referendalnym. No, ta propozycja referendum niestety kupy się nie trzymała. I druga sprawa, że nie można też, to jest kolejny raz, używać tego referendum właśnie jako takiego sposobu na to, że otóż prezydent nie miał pomysłu, w jaki sposób odzyskać inicjatywę, został ustawiony do porządku przez Nowogrodzką, no to wpadł na typowy dla polskiej klasy politycznej pomysł, to użyjmy do tego referendum. Już raz było grane, tak? Znaczy rozhistoryzowany Bronisław Komorowski, bojąc się tego, że zbliża się klęska, złapał się kukizowego pomysłu referendum o JOW-ach. Teraz jest tak naprawdę był pomysł na to, żeby odgrzać to jeszcze raz. No tylko to nie działa, bo Polacy nie chcą brać udziału w takim momencie. Króciutko, pani poseł Mucha, i chciałem zmienić temat na ordynację wyborczą, bo znaczy, to naprawdę ważne. Bo my oczywiście trywializujemy całą tę sytuację związaną z referendum pana tak zwanego prezydenta Dudy, który jest marionetką pana Jarosława Kaczyńskiego. To jest jest w pełni zależny od Jarosława. Ja umiem śpiewać, wie pan, bo odróżnienie od pana, więc śpiewam z wielką przyjemnością. Personalny. Ale jak takie rzeczy słyszę, to natomiast jest coś, co jest znacznie ważniejsze. Jest coś, co jest znacznie ważniejsze niż rozmowa na ten temat, na temat tego referendum. Mianowicie tym rozmowa o konstytucji. Bo przed chwilą pan minister powiedział o tym, że to środowisko, które dzisiaj rządzi, chce zmienić konstytucję. Jarosław Kaczyński w swoim ostatnim wywiadzie też mówił o tym, że chce zmienić konstytucję. I ja chciałabym naprawdę wszystkim zaproponować, żeby sięgnęli do tego projektu konstytucji, który pochodzi chyba, jeśli dobrze pamiętam, z 2001 roku, czyli dość stary, ale jeszcze w kolejnych odsłonach rządów pisowskich wracano do tego projektu i ten projekt traktowano jako aktualny. I to jest projekt, który jest naprawdę zatrważający. To jest projekt już absolutnego państwa zamordystycznego. Ale nie ma tego na agendzie. Oni cały czas mówią o tym, że chcą zmieniać konstytucję. Już dokonali zamachu konstytucyjnego i w tej chwili cały czas mówią o tym, że tę konstytucję nadal chcą zmieniać. Więc to jest naprawdę niebezpieczne i tego naprawdę powinniśmy się obawiać. Jedno zdanie, bo ja nie do PiSu, tylko do marszałka Tyszki. Otóż wiele, że tak powiem, sensownych uwag pan sformułował, ale w gruncie rzeczy, bez względu na to, jaki jest system
władzy, czy jakiś sposób wybierania parlamentarzystów, zależy to od osobowości człowieka. Co z tego, że mamy prezydenta, który ma być dzisiaj obowiązkowo strażnikiem konstytucji i tym strażnikiem konstytucji nie jest, powinien być samodzielnym politykiem, bo jest najważniejszym formalnie urzędnikiem państwowym, a on po prostu się chowa i daje się podporządkować, no właśnie, panie pośle, pozakonstytucyjnemu środkowi władzy. Szanowni państwo, zmieniamy temat na ordynację do Parlamentu Europejskiego, bo te wybory już wkrótce, a to będzie być albo nie być dla co najmniej kilku partii politycznych na naszej scenie. Mi się wydaje, że ta ustawa, nawet jestem głęboko przekonany, nie wydaje się, tylko jestem głęboko przekonany, że jest bardziej sprawiedliwa dla mieszkańców danych regionów. To jest atak na jedną z podstaw demokracji, to znaczy zmienia się ordynację wyborczą pod siebie. Takie rzeczy są wszędzie traktowane jako poważne naruszenie podstawowych zasad demokracji. Domyślamy się, że tak naprawdę chodzi o sprawdzenie tej ordynacji przed wyborami parlamentarnymi, po to, żeby w przyszłych wyborach do Sejmu również weszły tylko PiS i Platforma. Jeżeli opozycja się zjednoczy, to będzie też beneficjentem tej ordynacji, więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że tylko jedni się wzmacniają. To jest generalnie system Dontag, no, który siłą rzeczy premiuje najsilniejszych. To przyjmijmy, że według tej ordynacji, gdyby wybory do Europarlamentu odbyły się według tej ordynacji, to PiS zapewne wchodzi, zdobywa całkiem sporo mandatów. Koalicja Obywatelska pewnie także. Kukiz 15, no tu jest pewnie kłopot. PSL, zobaczymy, co zrobi partia Razem też. Jeżeli nie w koalicji, to będzie kłopot z mandatem. Ta ordynacja premiuje duże ugrupowania. Mówią, że to wymierzona ordynacja w Kukiz 15. Ja myślę, że tak, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość sobie wymyśliło taką koncepcję, że no te parę mandatów, które my byśmy zdobyli, przejmie i odda swoim zasłużonym partyjnym działaczom, żeby tam dorobili na euroemeryturze, prawda? Dlatego, że może nie wiem, czy oglądający wiedzą, ale zazwyczaj jak się mówi o europarlamencie, prawda, w parlamencie to się politykom wszystkim partyjnym świecą oczy, prawda, że pojadą tam sobie i będą dobrze żyć. Natomiast dla nas ważniejszy jest jakby ten wymiar strukturalny tej reformy. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając próg wyborczy na poziomie 16%, chce zmusić z jednej strony tą opozycję totalną do zjednoczenia się, no a z drugiej strony jakby samo się wzmocnić właśnie tymi paroma mandatami i wyeliminować Kukiz 15 jako no jedyny ruch obywatelski w Sejmie od 28 lat i trzecią siłę, która gdzieś tam jest no mocno ustabilizowana i daje szansę na zmiany systemowe, znaczy powstrzymanie wypychania Polaków z kraju. PiS korzysta z tego, że wasza zdolność koalicyjna jest stosunkowo niewielka, by nie powiedzieć żadna. Znaczy, bo, panie redaktorze, my mamy obowiązki wobec Polaków, naszych wyborców i my nigdy nie pójdziemy ani z Platformą, ani z PiSem. Dlatego, że to po prostu jest jakby, mamy zupełnie inną wizję państwa polskiego. Mamy tu w tej sprawie pełną jasność. My chcemy niskich podatków, oni chcą wysokich podatków. No to jest zasadnicza różnica, tak? Natomiast ostatnie zdanie. Znaczy, zawsze szycie ordynacji pod siebie obracało się przeciwko wnioskodawcom. Ja myślę, że tutaj też się obróci przeciwko. Platforma Obywatelska, jaki jest, no wy jesteście beneficjentem teoretycznie przynajmniej tej nowej ordynacji, ale jesteście przeciwko. No jesteśmy przeciwko. Znaczy, na chwilę abstrahując od państwa PiS, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem reprezentacji. Generalnie w tym naszym świecie demokracji liberalnych. Czyli kryzysem tego, że ludzie mają poczucie, że głosując mają jakiś wpływ na to, co się dzieje. Im bardziej proporcjonalna ordynacja wyborcza, tym bardziej ludzie czują, że rzeczywiście w jakiś sposób oddziaływują na rzeczywistość polityczną. Akurat w tej konkretnej ordynacji wyborczej, czyli tam, gdzie jest Parlament Europejski, tam, gdzie nie ma koalicji rządowych, tutaj właściwie można byłoby nawet zupełnie zrezygnować z progu wyborczego, po to, żeby właśnie ta proporcjonalność była jak największa. Natomiast no, PiS idzie w dokładnie odwrotnym kierunku. Po pierwsze, moja teza jest taka, żeby przeciwdziałać temu, żeby powstała lista Tadeusza Rydzyka, bo jakby tu następstwo pewnych sygnałów i propozycji było dość takie istotne. Po drugie, żeby zrobić źle środowisku Kukiz 15. Wreszcie po trzecie, po to, żeby mandaty przenieść na wschód, czyli tam, gdzie mają większe poparcie. Krojenie ordynacji wyborczej, powtarzamy to setki razy i będziemy powtarzali, pod siebie zawsze przynosi złe skutki. I ja jestem przekonana o tym, że rzeczywiście koalicja, ta szeroka koalicja przeciwko PiS-owi się zjednoczy i dzięki tej ordynacji tak naprawdę wygramy. Co zrobi partia Razem?
Państwo to jeszcze mówili, no to jest dosyć ewidentne, że to jest zmiana w ordynacji, którą PiS wymierzył przede wszystkim w Kukiza, którego chce w ten sposób zarżnąć, bo Kukiz ma niezbyt ale wysokie... Ale wy się martwcie, panie ja powiem przewodniczący, powiem sobą, ja nie Kukizem. Ja też się mniej martwię, bo partia Razem w przeciwieństwie do Kukiza ma poparcie skoncentrowane w kilku miejscach. Naszą twierdzą jest Warszawa. W Warszawie partia Razem jest trzecią siłą. Nasz kandydat Jan Śpiewak realnie będzie zagrażać duopolowi Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. W związku z czym Warszawa to jest miejsce, gdzie Nowa Lewica może i tak realnie powalczyć o mandat. Tak? Ja w Warszawie w ostatnich wyborach dostałem 50 tysięcy głosów. Barbara Nowacka drugie tyle, to podejrzewam, że jest więcej niż ktokolwiek z państwa tutaj dostał w ostatnich wyborach. Co zresztą też mówi coś o polskim systemie wyborczym, gdyż państwo jesteście parlamentarzystami mimo tego. Więc jak mówię, to jest głównie uderzenie w Kukiza i myślę sobie, że z tego powodu to jest też moment, w którym jeżeli prezydent Duda chciałby jeszcze kiedykolwiek wyrwać się z tej roli, do której ustawiła go teraz w szeregu Nowogrodzka, to powinien poważnie rozważyć weto. Bo prawda jest taka, że Duda został prezydentem w dużym stopniu dzięki istnieniu Kukiza. Jeżeli pozwoli Nowogrodzkiej teraz Kukizowi poderżnąć gardło, no to najzwyczajniej w świecie, jaki będzie powód, żeby Nowogrodzka utrzymała tego właśnie notariusza, a nie innego notariusza na kolejną kadencję? Przecież będzie mogła go po prostu sobie wymienić. Pan poseł... Więc ja chciałem powiedzieć, dlaczego o tym mówię, bo pan prezydent Duda raz już skorzystał z weta. Nie dlatego, że były mu bliskie jakieś konkretne wartości, tylko dlatego, że czuł swój własny polityczny interes w tym geście. Moim zdaniem to jest ten moment, jeżeli tego nie zrobi, to po prostu wyśle prosty sygnał, że będzie lojalnym notariuszem, niezależnie od tego, kto w przyszłości na Nowogrodzkiej będzie pan rządzić. Będzie Błaszczak czy Brudziński, będzie grzecznie wykonywać rozkazy. Do Koalicji Obywatelskiej co do na te wybory. Powiem tak, co do intencji, ale jeszcze minutkę, zanim będziemy o tej koalicji rozmawiać. Co do intencji, zgadzam się z wypowiedzianymi wcześniej uwagami. Uważam, że wystarczy wziąć ekspertyzę eksperta senackiego, prawnika, który sformułował opinię o tym, że to jest niezgodne z wprost zapisanymi przepisami, zaleceniami Unii Europejskiej, bo to jest decyzja Rady Europejskiej, o tym, że musi być 5-procentowy próg. W związku z powyższym my bardzo poważnie dzisiaj rozważamy, żeby w oparciu między innymi o argumenty przytoczone przez tego eksperta interweniować w Unii Europejskiej. Albo będzie żądanie zmiany tej ordynacji, albo mandaty wybrane w tym trybie nie będą zaakceptowane przez parlament. Parlament na końcu musi zgodzić się na objęcie mandatu w Parlamencie Europejskim przez posłów to wybranych. Na koniec pytanie do pana ministra. Po co zmieniać zasady gry kilka miesięcy, 10 miesięcy przed wyborami? Właśnie, dokładnie za 10 miesięcy odbędą się te wybory i my nawet nie wiemy dzisiaj, ile mandatów będziemy mieli do obsadzenia, bo po Brexicie... Zapewne 52. Nie wiadomo, bo po Brexicie jeszcze będą rozważania, czy zmniejszyć skład Parlamentu Europejskiego, czy też pozostawić i na przykład te mandaty brytyjskie rozdzielić na poszczególne państwa i być może Polska będzie miała więcej stanowisk. Traktat określa wielkość parlamentu. To już jest ta decyzja podjęta. To jest tak. No ale w takim razie to przypadnie właśnie poszczególnym państwom, być może Polsce również. No, ja pamiętam te wybory sprzed 4 lat, kiedy u mnie na przykład na Pomorzu, zresztą po raz drugi to się zdarzyło, myśmy nie wiedzieli, ile tak naprawdę mandatów my mamy do wybrania, bo to nie było wiadome. I zawsze ten mandat, który by się okazało, powinien Pomorzu przypaść, odpływał na przykład gdzieś na Śląsk. To nie jest zdrowa sytuacja dla ludzi, którzy idą do wyborów, bo oni muszą wiedzieć, ilu europarlamentarzystów oni mają prawo wybrać. I nie może być tak, że w jednym okręgu przypadał jeden mandat, a w drugim 10 i był warszawocentryzm w związku z podziałem tych mandatów. My uważamy, że ten podział powinien być bardziej rozłożony, bardziej równomierny. Ostatnie zdanie, pan poseł Szłapka. Zmianie ordynacji wyborczej tak kilka miesięcy przed wyborami. To jest manipulacja. To jest manipulacja. Wiecie wy, że wy pozbawicie pewnie 70% czy 60% wyborców swojej reprezentacji. Koalicja Obywatelska została podpisana na wybory samorządowe. Teraz dopiero będziemy być może rozmawiać o tej, ale koalicja duża, szeroka może być tym narzędziem, które wam tą manipulację zniszczy. Jedno zdanie do pana przewodniczącego czy pana Zandberga. Sam pan widzi to, że PiS tą manipulacją próbuje zarżnąć Kukiz 15. I nie tylko Kukiz 15. Jeszcze zażerany jedno zdanie. Inne mniejsze ugrupowanie. Ja poseł Szłapka szczerze mówiąc, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tym, że sytuacja jest szczególna w Polsce, wyjątkowo szczególna, bo PiS oprócz tego, że niszczy sądownictwo, już zaczyna manipulację w wyborach. I zarżną
Panie pośle, Kukiz 15 być może nas, okay, ja ale jedno zdanie, pan marszałek Tyszka, i naprawdę musimy kończyć program. Panie pośle, koniec słowo toku. Szanowni państwo, ja powiem tak. Ja obiecuję wszystkim, że zarżnąć się nie damy, i myślę, że przede wszystkim obywatele nie pozwolą nas zarżnąć. My nie jesteśmy partią. Zrzekliśmy się 30 milionów złotych subwencji, które wy wszyscy ochoczo bierzecie. Natomiast my tak, jeżeli chodzi o ordynację Parlamentu Europejskiego, my udowodniliśmy hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości, proponując 4 okręgi. Podział Polski na 4 okręgi. Byłoby kilkanaście mandatów i miałby pan określoną liczbę mandatów. Ale tego nie chcecie, dlatego że wtedy nie mielibyście tych dodatków. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za udział w programie. Joanna Mucha, Adam Szłapka, Stanisław Tyszka, Jacek Protasiewicz, Adrian Zandberg i Jarosław Celin, gośćmi Ławy Polityków. Ja bardzo również państwu dziękuję i do zobaczenia za tydzień.